Jedzie kobieta z niemowlakiem tramwajem, obok niej siedzi facet. Niemowlak zaczyna płakać. Kobieta sprawdza pieluchę, ale okazuje się sucha, tak więc postanawia nakarmić dziecko. Kochanie, weź cycusia! Dzieciak odwraca się od piersi. Kochanie, no weź possij cycusia, bo jak nie, to dam temu panu i on wyssie całe mleczko. Niemowlę ciągle się odwraca. Po kilku nieudanych próbach facet mówi. Decyduj się, gówniaku, bo ja już 5 przystanków za daleko pojechałem. Lisica chodzi i ogląda wszystko w mieszkaniu. Lis zaciekawiony pyta się jej. Co ty tak chodzisz i oglądasz wszystko dokładnie? A wiesz, kochanie, trzeba naprawić odkurzacz, polakierować stół i przepchać kibelek. Czy ja wyglądam jak lakiernik, elektryk i hydraulik, kochanie? Wiesz, jesteś panem tego domu, to powinieneś takie rzeczy umieć naprawić. Lis bez słowa wyszedł z domu. Wrócił późnym wieczorem i patrzy, że wszystko jest naprawione. Zdziwiony pyta się lisicy. A kto to naprawił? Pamiętasz tego przystojnego królika, co zawsze wszystkim pomaga? No tak, pamiętam. Przyszedł i wszystko naprawił. A co chciał za to? Jak mu zapłaciłaś? Wiesz, chciał ciasto marchewkowo albo kochać się ze mną. I co, upiekłaś mu ciasto? A co, ja kucharka jestem? Siedzi stary lis ze starym niedźwiedziem na ławce i rozmawiają. Lis mówi, ja to ze swoją starą to już nic, a nic w łóżku nie robimy. Niedźwiedź mówi, ja to jeszcze codziennie ze swoją się bawimy. Jak to jest możliwe, przecież jesteś ode mnie 10 lat starszy. Słuchaj lis, powiem ci sekret. 3 razy dziennie musisz jeść ciemne pieczywo i to pomaga. Tyle lat na tym świecie żyję, a o tym nie wiedziałem. Lis po rozmowie od razu poszedł kupić kilka chlebów. Przynosi, kładzie na ladę, a ekspedientka pyta. Krojony czy w całości? No jaka to różnica? No wie pan, krojony to szybciej twardnieje. Cholera, wszyscy wiedzieli? Niedźwiedź idzie przez las. Nagle w coś kopnął. Patrzy w dół, a tam lampa. Podniósł ją i wziął do domu. Chciał ją postawić nad kominkiem. Przetarł ją szmatką. Nagle z lampy wyskoczył dżin. Niedźwiedziu, od 1000 lat byłem uwięziony w tej lampie. Dziękuję ci za to, że mnie uwolniłeś. Spełnię twoje jedno życzenie. Od dawna chciałem się dowiedzieć, jak to jest być bardzo bogaty. Najbogatszy na całej ziemi. Stary, mówisz i masz. Dżin z lampą znikł. Nagle ktoś puka do drzwi. Niedźwiedź otwiera, a tam stoi zając w stroju szejka, cygaro w pysku, butelka whisky w łapie, złoty łańcuch na szyi, 20 samiczek tuli się do niego. Zając patrzy na niedźwiedzia i mówi. Stary, zajebiście!